CKJS. Stay tuned now as we bring you Radio Polonia, a program reflecting the music, news and culture of Poland. Proszę Państwa, to nie jest wiek. Każdy ma jakieś hobby. Akurat dzisiaj się zdarzyło tak, że my wylądowaliśmy w studiu. Uważam, że wstydzenie się swojej pasji czy hobby jest może wtedy dobre, jeżeli jest to hobby, pasja szkodliwe społecznie. A to, co my robimy, to na pewno jest. Przeciwnie, uważam, że to wzbogaca życie duchowe osób bliskich nam, zainteresowanych współpracą, chociażby czy coś takiego. Piosenka z czasów studenckich, piosenka Czesia Wilczyńskiego, jak ja pamiętam, z Poznania, który w 1973 roku to zaśpiewał na festiwalu piosenki turystycznej Bazuna w Gdańsku. Piosenka, jak Państwo sami zobaczą, bardzo optymistyczna, nie zważając na nic innego, róbmy to, co chcemy robić, a jest to nieszkodliwe społecznie, podkreślam. Nie martw się forsy brakiem, nie uważaj na głos żony, obładuj się plecakiem, ruszaj w świat znajomy. To nic, że z butów błysku niewiele pozostało. Wieczorny blask ogniska zapali gwiazd niemało. Nie martw się forsy brakiem, nie uważaj na głos żony, obładuj się plecakiem, ruszaj w świat znajomy. Twoja droga do Kanady zaczęła się od Warszawy. Długo mieszkasz w Kanadzie? 20, ile to masz, będzie już? Od 86 roku. 24 lata? No ja też jestem z Warszawy. Mieszkamy tu 20 lat. Od 80, kiedy wyjechaliśmy? W 87, ale w Winnipegu jesteśmy od 94. Wasze drogi prosto z Polski trafiły tutaj do Kanady, czy przez inne kraje? Nie, myśmy przejechali przez Szwecję, Niemcy. Zdecydowaliśmy się na Kanadę, to... I bardzo zadowoleni jesteśmy, szczerze mówiąc. W twoim przypadku, Bolku, jak było? Przez Niemcy. Też Niemcy? Niemcy, 13 miesięcy w Niemczech i to wspominam jako jeden z najlepszych okresów w moim życiu. Przyjechałem do Kanady, do Winnipegu, żeby się połączyć z moim bratem, który bardzo tęsknił, a on się wypiął na mnie, pojechał do Polski. Zostawił cię tutaj samego. Tak, także jestem sam. Panowie, pytanie mam takie ze względu na to, że 20 plus lat każdy ma za pasem z was. Czy nie zrobilibyście czegoś inaczej teraz z perspektywy czasu? Jeżeli tak, co byście zrobili inaczej? No szczerze mówiąc, każdy ma inną sytuację, miał i ma nadal inne sytuacje rodzinne, osobiste i tak dalej. W naszym przypadku my postąpilibyśmy identycznie tak samo. Znaczy, jesteśmy zadowoleni z tego, że przyjechaliśmy do Kanady. Jesteśmy zadowoleni z tego, że jesteśmy w Winnipeg, a nie w Toronto, ani nie w Vancouver. Lubimy Winnipeg. Do Toronto, w Toronto byłem parę razy, nie mógłbym tam żyć kompletnie. Smród, hałas, harmider. Ja to miałem w Warszawie, to już mam dosyć tego. Teraz jak do Warszawy jadę, to mi się wydaje, że to jest za duże miasto dla mnie. Chociaż tam się urodziłem i wyszlifowałem wszystkie ulice możliwe. W twoim przypadku, Bolku, jak by było? Znaczy w tamtym czasie, jak żeśmy wyjeżdżali w 87 roku, to ja po prostu nie widziałem przyszłości dla moich dzieci. I to był główny powód, dla którego wyjechaliśmy, bo ja nie widziałem przyszłości, a nie wiedziałem, że coś się zmieni. Także spakowaliśmy walizki i mimo wszystko przyjechaliśmy do Kanady. I właściwie pracowałem we wszystkich miastach, właściwie głównych w Kanadzie i tak jak Marek, ja całkowicie podzielam swoje poglądy, że Winnipeg jest najlepszym miejscem do życia w Kanadzie, nie tylko w Kanadzie. Mirku, a w twoim przypadku jak? Ja bym chciał, żeby Kanada była bliżej Polski, żeby mógł częściej jeździć, dlatego zazdroszczę wszystkim tym, którzy mieszkają w Szwecji, mają jeziora i są blisko Polski. Czy wasz wyjazd nie wpłynął w jakimś sensie na wasze kariery? To, żeś poruszył czuły temat, ale... Powiem ci szczerze, że w moim przypadku to jest bardzo, bardzo skomplikowana sprawa, bo ja byłem filmowcem w Polsce. Ja przez pół życia pracowałem w filmie polskim, w filmie dokumentalnym, oświatowym, naukowym i tak dalej. I to była moja pasja, że tak powiem, druga, właściwie, albo może nawet pierwsza, bo ja uwielbiam film do dziś dnia. Tu przyjechałem i ja wiedziałem, z góry wiedziałem, że tu nie będę pracował prawdopodobnie w filmie. Ale moja kariera w Polsce się skończyła właściwie.
stan wojenny całą moją karierę zrujnował. Wszystko się przewróciło do góry nogami. Nigdy w życiu nie miałem stabilizacji życiowej, bo ja byłem taki, że raz miałem pracę, raz nie miałem. Tak jak w wolnym zawodzie, prawda? A tu mam stabilizację. Ja poszedłem do normalnej pracy. W tej chwili dla nas, mi się wydaje, że my jesteśmy już tu tak długo, że rozpatrywanie powrotu do Polski to jest tak jak rozpatrywanie nowej emigracji. Mhm. Do kraju, którego właściwie nie znamy, on jest zupełnie inny niż był, który ja znam osobiście. Jeżeli chodzi o muzyczną karierę, ja gdybym nie wyjechał, to prawdopodobnie byłbym związany przez cały czas z chórem Politechniki Szczecińskiej. Mimo, że grałem na gitarze, ale to było takie... Ale zawodowo ty się to tak sprawdziłeś, bo pracowałeś w swoim zawodzie. Zawodowo tak. I to dzięki właściwie zawodowi, czyli konserwacja zabytków architektury. W tym zawodzie pracowałem w Polsce 12 lat. W Ottawie dostałem pracę. Tam przez 6 miesięcy pracowałem. I potem oferta była stąd i wziąłem tą ofertę. I dzięki temu właściwie mogłem przejść na emeryturę wcześniejszą. I zająć się tym, co lubię. Muzyczką. W twoim przypadku? Ja pracuję w swoim zawodzie, czyli w poligrafii, robię gazetę Free Press na co dzień od 15 już lat i niczego nowego nie mogę tam wymyślać. Co by się zmieniło, nie wiem, bo rzeczywiście tak jak Marek mówił, za każdym razem jak jadę do Polski, to jestem jak w domu, ale tak patrząc na to, co moi koledzy robią, to nie wiem, co bym robił, naprawdę nie wiem, prawdopodobnie bym tam coś się ruszał, rzucał się na różne rzeczy, bo stabilizacja to jest fajna, ale na pewnym etapie, jak wszyscy naokoło ciebie próbują, rzucają się, eksportują, importują, coś produkują, to ty, no trudno, żebyś nie wpadł w ten sam wir, gryf, wiesz. A tym bardziej w Warszawie jest dużo możliwości, nie tak jak może w jakimś innym mieście, więc podejrzewam, że coś bym zaczął robić, ale co to by było, to nie wiem. No, w swoim czasie, żeby to zilustrować, to powiem Państwu, że w 90 roku robiłem w Polsce autotrader polski i przez 3 lata szło to wspaniale, ale potem weszła austriacka firma i zaczęli robić swoje rzeczy tam większym nakładem pieniędzy i ludzi, dystrybucji i tak dalej, i to padło, ale przez 3 lata to ja myślałem, że ja tam będę milionerem. Tak to dobrze szło. Także każdy szuka jakichś możliwości, no ale nie zawsze się to sprawdza. W życiu z pasją gościmy Mirka Nawrockiego, Bolesława Łódzkiego i Marka Ringa. Rozmawialiśmy dzisiaj w trakcie naszej całej audycji na temat waszej twórczości. Naszą audycję zakończymy specjalnie napisaną piosenką dla Manitoby. Jest to piosenka, wszyscy, którą powinni znać, a którzy nie znają, to poznają dzisiaj. Jest to piosenka zatytułowana, Mirku? Welcome to Manitoba. Oczywiście chciałem Państwu dzisiaj przedstawić wersję tej piosenki, w której każdy z uczestników, o którym poprzednio ja śpiewałem, śpiewa teraz sam. Nie wszyscy wiedzą, co inspirowało Ciebie, Mirku, aby napisać tą właśnie piosenkę. To jest piosenka jako antidotum na tęsknotę za Polską. Ja kiedyś o tym wspominałem tutaj się w studio. Napisałem kiedyś blues o tęsknocie do Polski i po jakimś czasie potem pomyślałem sobie, że nie ma się co tym zamartwiać i siedzieć cały czas w tych chmurach tęsknoty i nostalgii. Trzeba brać życie takie, jakie jest tutaj. Piękna prowincja, piękny kraj, najlepszy do życia, także nie szukajmy dziury w całym, cieszmy się z tego, co jest. I na tej zasadzie właśnie powstała piosenka Welcome to Manitoba. Że miałem dużo znajomych wokół siebie, to każdy ilustruje jakąś cechę. Jeden pojechał tu, szuka jeziora, ale tam nie ma. Druga pojechała na Florydę, tam chce kupić dom drogą, więc tutaj ma działkę. Trzeci pojechał do Toronto, bo tam niby lepiej, ale stoi w trafiku pół godziny, zanim się dostanie na jakieś skrzyżowanie. Skąd ma jeszcze pół godziny? A tu miał 5 minut do pracy, także... Welcome to Manitoba! Niech ci nie będzie żal! Czeka cię wielka przygoda! Czeka cię wielki szmal! Tak to już wiem, tak nam się zdaje, że tam najlepiej, gdzie nas nie ma. A tak naprawdę, jak się przyjrzeć, takiego miejsca nie ma. Welcome to Manitoba! Niech ci nie będzie żal! Czeka cię wielka przygoda! Czeka cię wielki szmal! Welcome to Manitoba! Niech ci nie będzie żal! Czeka cię wielka przygoda, czeka cię wielki szmal, wielki szmal, pal, pal, pal.